Witajcie, witajcie. 94. odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj online. Maćku, witam cię serdecznie. Maciek Maciej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry Patryku. I Paweł Jantura, naszym gościem. Patryk Makuch, napastnik, pomocnik. O tym też dzisiaj porozmawiamy. W każdym razie piłkarz Miedzi Legnica. Patryk, witamy na pokładzie Niskiego Pressingu. Choć szkoda, że w sieci, a nie na żywo, ale na to na pewno przyjdzie czas. Patryk, witaj na pokładzie Niskiego Pressingu. Dzień dobry, witam wszystkich. Maćku, przedstawię naszego gościa. Tak, gwoli historii naszego programu przedstawimy naszego gościa, Patryk Makuch, wychowanek UKS-u SMS Łódź od 2018 roku w Miedzi Legnica, z półrocznym oczywiście wypożyczeniem, o którym również dzisiaj porozmawiamy, do Bełchatowa. 3 występy, szanowni Państwo, na boiskach Ekstraklasy, także witamy cię, Patryku, jeszcze raz. Patryk, i od razu przejdźmy do pytania gorącego, można powiedzieć, bo chcemy cię zapytać o ocenę meczu w Nowym Sączu. Co poszło nie tak, że ta inauguracja rundy wiosennej no nie do końca wypaliła tak, jakbyście chcieli? Na pewno można też zwalać winę na boisko, bo wiadomo, w tym momencie boiska nie są jeszcze idealnie przygotowane, ale wydaje mi się, że dało się tam grać w piłkę i po prostu zaszwankowało to, że nie realizowaliśmy tego, jakie mieliśmy plany, żeby grać po prostu w piłkę. Trochę zagraliśmy tak, jak Sandecja by chciała, że dużo graliśmy długą piłką, oni byli na to przygotowani i dla nich to było tylko na rękę, bo wyprowadzali groźne kontry i 2 razy nas z tych kontr ukuli i po prostu myślę, że troszeczkę chaotycznie wyszliśmy na ten mecz, mało było takich składnych akcji. Na co było miejsce tak naprawdę? Było ze dwie, trzy akcje na samym początku były takie, gdzie zagraliśmy z pierwszej piłki i stworzyły się przestrzenie, sytuacje. Szkoda, że nie graliśmy tak cały czas, że troszeczkę daliśmy się wciągnąć w ich grę. I myślę, że to najbardziej zaszwankowało, że nie graliśmy swojej piłki. Patryk, a jak oceniasz swoją grę? Trudno, żebyś był zadowolony z tego wyniku i tego meczu, ale natomiast czy jesteś zdania, że ten wynik był gorszy niż postawa wasza na boisku w tym meczu? Nie, myślę, że na więcej nic nie zasługiwaliśmy. Może remis. Na pewno jak nie możemy... Maksymalnie remis, tak? Wiadomo, jak nie możesz wygrać, to przynajmniej zremisuj. Na pewno mieliśmy swoje sytuacje. Nawet przy tym 1-0, jak przegrywaliśmy, tam stworzyliśmy parę sytuacji. Nawet jak wynik by się... Sadecja by rzeczywiście strzeliła te 2 bramki, tam my też mieliśmy 3 takie dogodne sytuacje. Wiadomo, tak, jakbyśmy... W minucie mieliście doskonałą setkę, prawda? Której szkoda niesamowicie. No i właśnie to jest tak, że jakbyśmy strzelili wszystko, co mieliśmy, inaczej też by mogło się to skończyć i ciężko też stwierdzić. Wiadomo, gra nie była porywająca i też ciężko teraz mówić, że byliśmy lepsi niż Sadecja i nam się należało to zwycięstwo. Myślę, że mecz ogólnie był taki na remis, a po prostu wygrała drużyna, która wykorzystała wszystkie swoje sytuacje i popełniła mniej błędów, nie? Tak jest moje zdanie. Czy złość... Pozwól, ja tylko podpytam Patryka jeszcze o ocenę jego gry, jak on siebie ocenia. No właśnie, Patryk, powiedz coś, jak ty na tym prawym skrzydle się czułeś, czy to jest optymalna, my wiemy, że to nie jest optymalna pozycja dla ciebie, ale jak ty się tam odnajdujesz? Szczerze powiedziawszy, no na sparingach czułem się dobrze na skrzydle, jeszcze w tej formacji, gdzie zbiegam dużo do środka, potrafię sobie znaleźć miejsce. W tym meczu wydaje mi się, że też byłem osobą, która próbowała i sprowadzić piłkę do dołu, coś zagrać, gdzieś spróbować pojedynku 1-1. Myślę, że troszeczkę też na pewno brakowało mi takich podań prostopadłych, wolne strefy, ale myślę, że parę podań miałem też dobrych, jak w drugiej połowie, tak w 60 minucie, tak w pole karne, gdzie tam minęła chyba 3 zawodników i Zapol chyba miał taką dogodną i tak nie trafił czysto w tą piłkę. I myślę, że wiadomo, nie mogę powiedzieć, że grałem dobrze, bo przegraliśmy 2-0, a ja byłem zawodnikiem ofensywnym, więc ciężko powiedzieć, że był to dobry mecz, ale myślę, że zagrałem poprawnie.
Kamil, Patryk, A jeszcze Patryk jak mogę wywołał zadać ten pytanko, temat. a jak mnie panowie oceniają mój mecz? To dzisiaj my zadajemy pytania. Znaczy dobra, ja ci powiem tak, jeżeli ty pytasz, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że to my zadajemy pytania, ale nas zastrzeliłeś. Powiem tak, dyplomatycznie. Maciek oraz ja uważamy, że ty jesteś dziewiątką, a nie skrzydłowym i trochę męczysz się na tym skrzydle. I to jest właśnie nasze pytanie do ciebie, moje pytanie do ciebie. Jak ty siebie oceniasz? Ty jesteś dziewiątką czy skrzydłowym? Gdzie ty lubisz grać? Powiedz, jak to jest, bo ta dyskusja toczy się generalnie od kiedy jesteś w pierwszej drużynie wśród kibiców, bo często to słyszymy na mieście. Czy Maku powinien grać na dziewięć, czy na boku. W naszej ocenie lepiej się czujesz jednak tam na pozycji numer 9. No więc tak, no zależy też to na pewno od formacji i od stylu gry. Ja nigdy nie byłem takim napastnikiem, gdzie dobrze gra tyłem do bramki, gdzieś na ścianę. Wiadomo, teraz już z biegiem czasu na pewno ten aspekt poprawiłem i bardzo dużo tego się nauczyłem też w Bełchatowie, bo tam dużo grałem właśnie na pozycji 9-10. I ja się chyba tak właśnie czuję troszeczkę taki, gdzie jestem pod napastnikiem we dwóch i gdzie ja mogę być przodem do bramki i trochę zejść, bo często mi się zarzucało, jak byłem jedynym napastnikiem, jako jedyny, że uciekam gdzieś z światła bramki, gdzieś nie mam je w centrum. No a ja właśnie mam taki styl gry, że lubię znaleźć sobie wolną przestrzeń, gdzieś zawsze szukam gdzieś miejsca, gdzieś gry. Nie jestem taki, gdzie czekam tylko gdzieś na błąd obrońców i gdzieś się urwę za plecy, ale a propos skrzydła, to myślę, że to jest dla mnie dobra pozycja, bo jestem dynamiczny. Też mam częściej przyjmuję piłkę, jestem przodem do bramki, gdzie mogę grać jeden na jeden. I to już tylko też zależy, jak się mecz układa i ile miejsca daje przeciwnik, bo też jak się drużyna cofnie, to też tego miejsca może mieć więcej boczny obrońca, gdzie ja schodzę do środka, więc to jest wszystko też zależne, jak się mecz ułoży. Nie jest to dla ciebie problem, grą na skrzydle. Jednak nie. Możesz grać tu, możesz grać tu. Mogę, tak. I wiadomo. My cię widzimy gdzie indziej, ale na szczęście ty wiesz lepiej. No, oczywiście, wiadomo, że bym wolał gdzieś tam, gdzie grałem w Bełchatowie, to no, na tej pozycji 10-9, gdzie taką miałem troszeczkę wolniejszą rękę, gdzie był jeden napastnik, który miał założenia tego, że będzie cały czas w centrum, a ja gdzieś będę uciekał gdzieś do środka, pomagał rozgrywać tą piłkę. Taki gdzieś, trochę wolny neutron, prawda? Tak, i to ta gra mi się bardzo podobała, a na skrzydle nie mam problemu. Rozumiem. Tak. Nie jest tak, że się czuję okay. źle. Patryk, a to jest tak, że to Dominik, Maćku, przepraszam cię, Patryk, to jest tak, że to trener Dominik Nowak jako pierwszy wymyślił, że ty tam byś go na tym skrzydle, czy już wcześniej, którzy gdzieś ci ustawiano, tak? W rezerwach też czasem grywałem na skrzydle, ale to nie wiem. A bywało tak. Bywało tak i no też pewnie specyfika moja jest taka, że dobrze mnie też, jak trener szuka jakiegoś jeszcze dodatkowego napastnika, gdzie będzie wysoki, silny, no to też myślę o tym, że poradzę sobie na skrzydle, bo mam siłę do biegania, mogę dużo biegać i jestem dynamiczny, więc taka pozycja no na pewno jest też pod moją charakterystykę dobra. No wiadomo, że pewnie inni się nie zgodzą, powiedzą, że nie wiem, że brakuje mi czegoś jako skrzydłowego, no ale no też można nad tym popracować. No nawet teraz na sparingach im więcej grałem na tej pozycji, tym też już się bardziej znajdowałem w pozycjach, gdzie strzelałem bramki, gdzie się potrafiłem znaleźć w polu karnym w odpowiednim momencie, więc to też zależy pewnie od tego od doświadczenia i jak ja będę się poruszał na tej pozycji. Patryk, okay. A współpraca z Kamilem Zapolnikiem, to widzisz to, no właśnie, wracając do Miedzi, nie obawiałeś się tej konkurencji, no bo jednak Kamil Zapolnik jest rywalizacji, ale też i no, konkurencji takiej wewnętrznej, zdrowej, bo jednak Kamil Zapolnik jest w gazie, jest pierwszym wyborem dla trenera.
No, mówiło się o tym, że jesteś w kręgu zainteresowania naprawdę wielkich firm, nawet ekstraklasowych, a jednak wróciłeś do Miedzi, tak? Więc nie było tych obaw? Nie, dlaczego miałbym się bać rywalizacji? Wiadomo, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, że no fajnie było grać wszystko i lepiej jakbym był takim pierwszym wyborem, ale wracałem z myślą o tym, że trener będzie chciał na mnie postawić, no bo tak to po co by mnie ściągali z powrotem z wypożyczenia, ani nie chcieliby mnie gdzieś dalej dać do właśnie tych klubów, o których pan mówi, że no, liczyłem na to, że trener zobaczył coś we mnie na tym wypożyczeniu w Bełchatowie i miałem nadzieję, że jak wrócę, to też to pokażę i że trener mi zaufa i zagramy nawet razem, bo dlaczego właśnie miałbym nie grać razem z Kamilem, na przykład na ataku jako dwóch napastników, albo właśnie na tej pozycji, na jakiej gram teraz. Byłem Patryk, otwarty. Patryk, powiedz, jak, na ile ta propozycja z Górnika Zabrze, bo wiadomo, że to chodziło o Górnik Zabrze, była realna, jak to było blisko, czy to tego bardziej było takie dziennikarskie spekulacje? Teraz już na pewno możesz powiedzieć, bo już minął czas minął odpowiedni, także. No nie wiem. Znaczy, twoja cisza była trochę krótsza niż Roberta Lewandowskiego, kiedy go zapytano o cenę Jerzego Brzęczka. No, troszeczkę może było tak, że tak mi było przekazywane. Górnik był mną zainteresowany. I to już bardziej było w kwestii klubów, czy one się dogadają, czy nie. No, tak naprawdę jak Miedź nie chciała podejmować rozmów na temat tego, żeby mnie oddać. To i nie było negocjacji, to... prawda? Słucham? To i nie było negocjacji, jak nie no było. No pewnie, i nie było tematu. Tak. Nikt mi nie mącił w głowie, czy bym ja chciał pójść. Po prostu najpierw musiałyby się kluby dogadać i następnym pewnie ja byłem, czy bym chciał, jaką ja podejmę decyzję. A skoro chciała mnie tutaj na miejscu i chciała ze mnie skorzystać, więc no, nie było dalej tematu. Temat dalej nie był pociągnięty. Patryk, chciałem jeszcze wrócić do tego półrocznego wypożyczenia do GKS-u Bełchatów. Czy ty potraktowałeś to negatywnie czy pozytywnie? Bardziej jak taką banicję, zesłanie, rozczarowany byłeś tym faktem? Czy postanowiłeś to wykorzystać jako swoją szansę? Bo w naszej ocenie, bo rozmawialiśmy tutaj z Maćkiem, zanimśmy się z tobą połączyli, że według naszej oceny wykorzystałeś tą szansę w 100%. Wycisnąłeś to jak cytrynę wręcz do herbaty, to wypożyczenie i wróciłeś mocniejszy. Ale to nasza opinia, a chcemy twoją opinię poznać. Przydało ci się to zrobienie? No nie... No krok w tył chyba jednak, żeby zrobić dwa kroki do przodu. To tak to wyglądało? Zacznijmy od tego, że jak się dowiedziałem, bo wiadomo, jak zaczął się okres wtedy przygotowawczy, to wiedziałem, że przychodzą nowi napastnicy, że przychodzi Zapol, Bednar. I wiadomo, liczyłem się z tym, że będę miał konkurencję, skończył mi się młodzieżowiec, ale czułem się dobrze na treningach i chciałem rywalizować, ale trener mi zakomunikował, czy bym nie chciał może pójść gdzieś na wypożyczenie. To było takie też, że nikt mnie nie zsyłał na siłę, że to ja musiałem, tylko rzeczywiście też na początku pewnie miałem w sobie coś takiego, że kurczę, że to trochę, że mi było może nie o tyle przykro, ale trochę głupio, że może, że trochę duma moja ucierpiała, że o, muszę troszeczkę właśnie pójść gdzieś na wypożyczenie, że tu mnie tak jakby nie jestem potrzebny, nie jestem na tyle dobry, żeby zostać. No ale później na pewno też chciałem udowodnić, jak już się dowiedziałem, że do Bełchatowa nie chcą na wypożyczenie, to na pewno już dalej o tym nie myślałem, że moja duma ucierpiała, tylko chciałem udowodnić i pokazać wszystkim, że no po prostu, że popełnili błąd, że mogę być najlepszy nawet, nie wiem, że jestem zawodnikiem wiodącym, że mogę unieść na swoich barkach jakąś tam presję. I z taką myślą poszedłem do Bełchatowa, a dwa, że atmosfera bardzo mi się podobała w Bełchatowie. Jak przyszedłem, to bardzo
i trener, i zawodnicy, i w ogóle klub bardzo dobrze mnie przyjęli. Poczułem się już jak naprawdę jak jeden z nich i to w przeciągu tygodnia. I naprawdę bardzo dobrze wspominam. Jakbym teraz się cofnął w czasie, to bez wahania bym poszedł na to wypożyczenie, bo wiem, że to bardzo dużo mi dało ta gra, bo zagrałem całą rundę praktycznie od deski do deski. I zagrałeś dobrze, bardzo dużo, prawda? No, to pewnie też jest pochodna tego, że czułem zaufanie trenera i może właśnie cały ten klimat i że może pomyślałem, że w końcu ja muszę też być takim motorem napędowym w ataku i może też zawodnicy mi zaufali. Też na pewno to miało wpływ. No Patryk, bardzo dojrzale podszedłeś do tematu, to naprawdę widać, że to cię zmotywowało, wyciągnąłeś wnioski i pokazałeś też innym piłkarzom, którzy trafiają i będą trafiać w przyszłości, że taka, nazwijmy to w cudzysłowie, banicja nie do końca musi być czymś złym, prawda? No Maćku, jeżeli mogę ci się wtrącić, Maćku, przepraszam was panowie, bo wiem, że Maciek chce zadać następne pytanie. Patryk, to co powiedziałeś przed chwilą, tak jak odpowiedziałeś na to pytanie, wręcz to jest miód na serce niskiego pressingu Maćka i moje, tak młody piłkarz, który tak wypowiada się po prostu. Tak. Przyszłość na razie do ciebie, Maćku, dzięki za te słowa. I jeszcze też chciałem dodać, że no, wypożyczenie teraz z biegiem czasu myślę, że na pewno dobrze robi, bo gra, tylko też wiąże się też z presją koniec końców, jak tak by się zastanowić, tak, że tak. Gorzej jakby się poszło na wypożyczenie do niby słabszej drużyny, wiadomo, że półkę niżej, a jeszcze tam by się nie grało, to też jest na pewno... No tak, dokładnie tak. Maćku, Przejdźmy do najbliższego meczu. Patryk, właśnie meczu z GKS-em Bełchatów. Jak Miedź musi zagrać? Ty ten klub z Bełchatowa znasz dość dobrze. Jak musimy zagrać, żeby no właśnie, żeby Miedź nie popełniała takich błędów, jak popełniła w tym pierwszym meczu rundy wiosennej i żeby te trzy punkty zostały tutaj przypisane w tabeli drużynie z Legnicy? Na pewno szybko w piłkę. Trzeba grać szybko. Bełchatów jest bardzo ambitnym zespołem. Myślę, że w ogóle nie będzie żadnego odpuszczania. Będą chcieli szybko odbierać piłkę, stosować szybkie pressingi wysoko i najlepiej będzie, im szybciej będziemy grali w piłkę i jak każdy będzie chciał grać w piłkę, żeby każdy chciał tą piłkę dostać i na jeden, dwa kontakty, myślę, że to będzie sposób, żeby jak najszybciej mijać ten pressing, bo wtedy się stworzą przestrzenie i też Bełchatów będzie tracił siłę na to, na te skoki, bo to na pewno są wycieńczające takie wysokie doskoki w jednym momencie i to na pewno będzie sposób. No i najlepiej jak najszybciej strzelić bramkę, bo im szybciej strzelimy bramkę, tym z biegiem meczu będzie nam coraz łatwiej. Patryk, mam nadzieję, że sentymenty otworzyć. Zostawisz w szatni. Słucham? Mam nadzieję, że w piątek zostawisz sentymenty w szatni. No pewnie. To... Na boisku już o niczym innym nie będę myślał, tylko o ile trener da mi szansę. Zakładamy, że wyjdziesz w pierwszym składzie. To już zapominam o sentymentach i zaczyna się robota. Patryk, o co grać mieć na wiosnę? Krótko. No, żeby wygrywać każdy kolejny mecz, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. No, teraz trzeba myśleć z każdym kolejnym meczem, żeby każdy wygrywać, a co będzie się działo dalej, no to będziemy wtedy myśleli. A rozmawiacie w szatni z kolegami o szansach, o tym, czy Miedź ma jeszcze realne szanse włączenia się do tej rywalizacji o awans? Znaczy, no nie ma jakiegoś poruszanego tematu na co dzień, że czy mamy dalej szansę, bo wiadomo, każdy kolejny dzień, każdy wychodzi na trening po to, żeby wygrać mecz i jak będziemy teraz punktowali cały czas, będziemy łapali serię, to na pewno istnieje szansa, że gdzieś tam możemy się jeszcze podłączyć o te pierwsze dwie lokaty. Wiadomo, że to nie będzie łatwe i to jest bardzo trudne do zrealizowania, no ale wychodząc na mecz, nigdy nie myśli się o tym, czy jest jeszcze szansa, tylko chce się wygrać, a z każdym kolejnym meczem cała sytuacja w tabeli się będzie zmieniała i
Im my będziemy więcej wygrywali, tym będą coraz większe te szanse, więc będziemy myśleli z meczu na mecz. Mhm. Paweł, jakieś pytanie jeszcze o Miedziankę? Czy możemy... Patryk, jeszcze powoli czas nam się kończy. Jeszcze zapytajmy Patryka, jak to z tym SMS-em? No właśnie. Jego poprzednikiem sporo tych ciekawych nazwisk Patryk jest, jeżeli chodzi o wychowanków SMS-u Łódź, którego ty też jesteś wychowankiem. W czym fenomen, Patryk? W czym fenomen? Ja przytoczę kilka nazwisk, które sobie... Maciek, właśnie, oddaję ci głos, bo ty przygotowałeś te nazwiska. No więc właśnie, ale ja tylko kilka wynotowałem, tych nazwisk jest naprawdę zdecydowanie więcej, ale Karol Świderski, Patryk Stępiński, Maciej Makuszewski, Przemysław Pocheta, Mateusz Cholewniak, Bartosz Biel. Patryk, w czym jest ten fenomen, że tyle nazwisk SMS Łódź zasila... Tak naprawdę ci piłkarze trafiają do ekstraklasowych drużyn i radzą sobie całkiem świetnie. Guźnia talentów. Może tak. Na początku jeszcze no tak z 5 lat temu nie było chyba drugiej. 5 lat temu, 5-10 może nie było żadnej. No może było parę, ale niewiele było takich szkółek jak SMS, gdzie było i liceum, i gimnazjum, i tyle boisk, bo jest dużo boisk i trawiastych, i sztucznych, więc zimą i latem nie ma problemu o to, gdzie dana grupa wiekowa będzie trenowała. Właśnie całe, że prowadzą od najmłodszych lat. Ja akurat do SMS-u przyszedłem, jak miałem 5 lat. No i szczebel po szczeblu cały czas ich metodą szkolenia przechodziłem, więc to jest cały plan na to, może był tak dobrze opracowany. Możliwości do pracy były duże, bo właśnie no, tak najważniejsze są boiska, żeby te dzieci miały gdzie trenować. No i trenerzy i też, prawda? Czas... Nie możemy zapomnieć o trenerach. Ciebie szkolili bracia Robakiewicz, z tego co gdzieś tam wyczytałem, prawda? Tak, szkolili mnie, całe życie mnie prowadził Józef Robakiewicz, no i na pewno jemu zawdzięczam to, jakim jestem i człowiekiem, bo wiadomo, z czasem się śmiałem, że więcej spędzałem czasu z trenerem niż z moim tatą. No tak. I na pewno jemu zawdzięczam, jakim jestem teraz człowiekiem i jakim jestem piłkarzem. Na pewno on zawsze miał dobre wyniki z młodzieżą. Inne grupy młodzieżowe, które prowadził, też miały dobre wyniki gdzieś na Mistrzostwach Polski. I myślę, że cała ta infrastruktura, ten cały właśnie wszyscy trenerzy, którzy tam są w tym klubie, myślę, że to się składa na to, że tyle talentów tam było. No i wiadomo, Bursa też i z całej Polski też przyjeżdżali młodzi, żeby trenować, żeby się rozwijać, żeby się uczyć. No i na pewno rywalizacja wtedy się poprawia, no i zmusza to młodych do tego, żeby im budować swój charakter, bo z myślą, wiadomo, wtedy jeszcze pamiętam, że dużo młodych i rodziców narzekało na to, że sprowadzane są dzieciaki z innych miast, i później oni grają, a czasem nie grają ci, co są od dawna w Łodzi. No ale to trzeba przyjąć, że to jest naturalna kolej rzeczy, że zawsze będzie tak, że będzie duża rywalizacja, będzie ktoś gdzieś przyjeżdżał i będzie pokazać charakter i trenować. Nawet jak się nie gra, trzeba wtedy udowadniać trenerowi, że zasługuje się na szansę. No i myślę, że to też powoduje właśnie ta cała rywalizacja tam, że młodzież się rozwija bardzo dobrze. Super, Patryk, a nasza Akademia Legnicka jest na dobrej drodze, żeby właśnie dołączyć do tych najlepszych w Polsce? Myślę, że tak, no bo też fajnie jest, jak jest drużyna gdzieś wysoko, pierwsza drużyna, że ci młodzi mają gdzieś cel, że trenują i może kiedyś będą grali na tym szczeblu ekstraklasy czy pierwszej ligi. I to na pewno też jest motywujące. No tego akurat w SMS-ie nie było, że była właśnie taka drużyna seniorska gdzieś wysoko. No a na pewno to jest kolejny taki czynnik, gdzie nawet motywuje rodziców do zaprowadzenia do takiej szkółki, gdzie właśnie kibicuje się takiemu klubowi. Też dużo młodych, fajnych chłopaków można wtedy do siebie zachęcić do przyjścia do szkółki.
Patryk, czekamy na to, na to, że nasza szkółka Akademii Piłkarskiej, Akademii Wiedzi Legnica wychowa taką liczbę piłkarzy jak twój rodzimy SMS w Łodzi. Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękujemy Pawełku, ci za wizytę w Miejskim Treningu. Pawełku, ja tylko na koniec życzymy, już cię daję słowo. Życzymy ci powodzenia w rundzie wiosennej i jeszcze kilka zdań Maćku na koniec, tak. Szanowni bo jest okazja. Tak, jest okazja. Dzisiaj urodziny obchodzi bardzo zasłużony trener dla Miedzi Legnica, pan Kazimierz Niemietriuk. Niski pressing składa serdeczne życzenia zdrowia przede wszystkim, wszelkiej pomyślności panie Kazimierzu, a wszystkim tym, którzy jeszcze nie widzieli odcinka z panem Kazimierzem, odcinka oczywiście niskiego pressingu, podlinkujemy tutaj, także serdecznie zapraszamy. Osobowość pan Kazimierz Niemietriuk, doskonały trener, sercem oddany Miedziance, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego panie Kazimierzu i do rychłego zobaczenia. Jeszcze raz, ja jeszcze dodam, przypomnę tym, którzy nie wiedzą, chociaż nie wierzę, że tacy jeszcze są, to jedyny trener w 50-letniej historii Miedzi, który zrobił z nią 3 awanse. Także panie Kazimierzu, wszystkiego dobrego. Patryk, dla ciebie też wszystkiego dobrego. Na rundę wiosenną czekamy na pierwsze zwycięstwo w 2021 roku. Kochani, to był niski pressing, odcinek numer 94. Bywajcie w zdrowiu.